Ogrywamy! Ale my kurwy jesteśmy. Tak tylko troszkę. To Andruś. Będzie epic, ty kurwa. Nie, oni nie wiedzą, że to ja. Znaczy, dowiedzą się, będę miał bekę, wszyscy mają ochronkę, a zaatakujemy kurwa jakiegoś małego levela i płomby kurwi. Nie rób tego. Zaatakować czy nie? No atakuj, atakuj, bo kurwa. Raz się żyje. Najwyżej się zrespimy. No, dokładnie. Oj tam, oj tam. Co nie tak długo kurwa wychodzą? No bo to nupy są. Czuję, że będziemy mieli przejebane. Drygu Akbar, dawaj dziada, dawaj dziada. Łap skurwy syna! Kurwa, no nie wychodzą. O, dawaj, tak jest wszyscy. Co za złe skurwy syny. Boże, co tu się będzie działo? Oni... Rozpierdziel. Teraz ci kora wjebie na 9% będę się śmiał. To ukamieniuje skurwy syna. Czekaj, ja się boję, co się będzie działo. Boże, ma procent skubany. Ale szczylo, a druid nic, oni ucieczki ustawili. Omniom. Co za zło. Raz, dwa, trzy. Jesz, nie, ja chcę Bosia, kurde. Nie, jest! Co za skurwysyństwo, nie? Rozbiję ci. Rozbijaj. Dam sobie furię i dam sobie dynię. Będzie śmieszniej. W sumie nie wiem po co taki duży def, ale... Ja, co on zrobi? Nie, ja dzisiaj mam taki zły humor chyba. Wyjaśnij, kurwa, po kolei. Patrz, kurwa, spierdoli, nie! 183 życia i koniec. No nic, no takie życie. Ale smuteczek, dobra, to teraz czekamy na kluczyki, tyle. Tak się pobawili. Dobrze, więc teraz możesz się przywitać z moimi widzami! Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony oczywiście Galajusek oraz Ksandrusiek. Znów bawimy się dzisiaj na Osnor, tym razem, że siedzę sobie na barbarzyńcy i będziemy sobie napierdzielać fioka potęgiemo i będziemy się śmiać z mojego nobstwa. W ogóle wrzuciłem, znaczy jestem pewny, że widzieliście już takie oro, takie dziwne rzeczy, które były przed startem takim głównym. Bez przywitania się i skończyło się to bardzo źle, coś czuję, że będą mnie wyzywać, ale czasami lubię po prostu tak fajnie pozabijać, wiecie, bo tak fajnie. Sandruś się cieszył, ja się cieszyłem, takie jak dzieci głupie takie, no. A ja znowu na rycu jestem. Tak, jesteś w końcu na sobie. Ej, a wiesz, że znowu słyszę... No słyszę siebie u ciebie. Jakim cudem? No nie wiem, ale takie szumy i to... Nie, lepiej. Ale tak cicho, cichutko? No to pewnie no tak przez cicho. To, że mikrofon łapie dźwięk ze słuchawek. To no. Tego to ja już ci nic nie zrobię, sorry. Ale to... Pożycz mikrofon. Co? Mikrofon pożycz. Nie. Nie pożyczyć. Za dużo LSD ci dałem ostatnio i koszta mi się nie zgadzały. Znaczy koszta, wydatki. I smuteczek. No i nie zrobiłem tego chota, co za nob. Boże. Andruś, powiedz mi... O, jeszcze źle dałem ataki, znowu jak druid. Ja pier... Weź ty mnie zabij czy coś. A dlaczego ty nie dajesz mi arły? Na chuj ci. Zaraz ci powiem na chuj. Jakie tam? Czekaj, zaraz czakuj. Jak kurwa skoruję, to będziesz z kamienia napierdalał. Dobra, i tak zabijam na kamienia czasami, więc spoko. I tak, co my dzisiaj chcemy nagrać? Co my chcemy dzisiaj wam pokazać? A mi się wczoraj fundusz skończył. Jaki fundusz? No fundusz z otwieracza. Poszło się jebać. Wszystko, żeś wydał już z tego otwieracza, co żeś zdropił? No prawie, zostało mi 2 kaka. Ile ty otwierasz mi gwiazdek? 2. I ile dostałeś za niego? 20. Łe! I na coś ty to wydał? Na ulepszenie? Kupiłem unwinding za 4. Naprawiłeś za 5. Naprawiłem za 6 coś. No to jeszcze lepiej. Kupiłem skin garnka. A na cholerę ci skin garnka? Bo czacha ze Angwaliem się gryzła w pizdu. To trzeba było czachę zrobić czerwoną, to może by to lepiej wyglądało. No ale czachę miałem czerwoną i się gryzło. Ład. Dobra, ja nie wnikam co się wyprawia. Ale spoko, dobra. Wierzę ci na słowo. Teraz ładnie wygląda. Tak. Tak ładnie. Znaczy powiem ci, że i tak nie pasuje, ale to tylko takie moje subiektywne, neutralne odczucie, więc tak... Chujowo, ale stabilnie bym ci powiedział. A wiesz co ci powiem? A co mi powiesz?
Że ta pamięć też nie pasuje. A to nie mój barba, panie, proszę się mnie nie czepiać. O, kto ten Ktagan też ci nie pasuje na druidzie, elo. To nie Ktagan, nie, żartuję. To Ktagan, ale inna czapeczka. No i wyglądem. No i tyle. Znaczy ogólnie ja bym chciał miłość Murany, brakuje mi miłości, jestem smutnym człowiekiem, takie tam znowu hota nie zrobiłem. Jeszcze lepiej w ogóle, ale... No jest fajnie, fajnie jest. W końcu się coś uda zdropić z tej pierdzielonej Murany. Dzisiaj może na live się uda, bo jest niedziela, a film oglądacie w środę. Środa kiedy będzie? 14 grudnia. Więc live niedzielny możecie napisać, jak wam się podobał. O ile w ogóle był, jeśli się nic złego nie stało, ale powinien być. Dzisiaj mam do nagrania jeszcze 2 odcinki The Foresta, 2 odcinki Gothica. Work in progress, my friend. Tak. Tak, bardzo jestem z tego szczęśliwy. Historię życia, czy mam wam do opowiedzenia? Kurwa, mam historię życia, Ksandruś. Ty nie uwierzysz. Pierdolę. Ty nie uwierzysz, pane. Czekaj. Waliłeś konia w poduszkę? Czekaj. Ja ci to pokażę najpierw, nie? Ty patrzaj na to. Jak to przeczytasz, co skiśniesz. Czekaj, to? Tak, to. Tak, ogólnie to polega to na tym. Czekaj, zabijemy tą grupkę, pokażę, że widzą. Ale kisnę, po prostu kisnę. Bo w trakcie filmu ogarniał nowy program do montowania. Kupiłem sobie, dostałem razem z laptopem i stwierdziłem... I stwierdziłem, że no w końcu by warto było coś lepszego ogarniać z programami, bo Camtasia jednak jest straszna. No i się uczę powoli, a i tak mi wywala ten program przy renderingu. Dobra, pokażę wam tego screena. Wygląda to tak. Ładuj się, ciulu. Ładuj się, proszę. Dobra. Czekaj, hota sobie zrobię. Tego. Czekaj, Ksandruś, czekaj, co hota robię, kurde, nie gryzienie, nie chcę hitać. Dobra, o tak, dobra, możesz zacząć bić. Tu mi się ładuje ładnie. Czekaj, jeszcze konda, co za lub. W ogóle przed, znaczy jak byliśmy klucz jeszcze poza live, znaczy oglądaniem, nagrywaniem. Boże, ale się mieszam dzisiaj. Stwierdziłem, że zdejmę nurt, bo za szybko konda uciekała, dobra. Więc tak, Koper jako kobieta, wszyscy to znają. I tutaj Kamazola, Szmato, o co tak miło na początek, bo jakiś mały level podszywa się pod ciebie, chyba. I dlatego szmatami mnie witasz? Bo szukał dużo osób. Osób. Jak się dają nabrać, to co poradzę? Ja pomagam i nie jak inni gracze. No i dobrze, dobra, sorry za tę szmatę. Okej. Ja wczoraj to tak... Ja tak czasami w ogóle zaczynam wątpić w ludzi, ale spoko, no. No wyzywał mnie. W sumie do teraz nie wiem dlaczego. Ktoś się pode mnie podszywa. O, właśnie, jeśli już o tym mówimy, naprawdę sprawdzajcie, czy na pewno to jestem ja. Zapytajcie na przykład o imię, o wiek, chociaż może to i tak jest zbyt bardzo dostępne. Nie wiem, zapytajcie o coś, co... Nie, cio, pytajcie o numer fiuta, to wiecie, jaki jest. Ksandruś, proszę nie tak. Jeśli kuźwa dziadu głupi. Dobra, ogólnie po prostu zadajcie jakieś tam sensowne pytanie, na które ja bardziej powinien znać odpowiedzieć niż ten nupek. Ewentualnie, nie wiem, po prostu napiszcie do mnie, bo ja często jestem na grze, a jeśli na przykład jestem na epiku, to znaczy, że nie mogę być na innej postaci, bo wtedy bym był na multi, a nie mogę być na multi, bo to jest złe. Więc naprawdę, nie róbcie tak, nie dawajcie się nabrać, jeśli ktoś pisze, że jest epic drutem i ma jakiegoś tam w ogóle nie wiadomo jakiego nupka, to znaczy, że nie jest epic drutem, jest epic fiutem i robi was w chuja. Nie wiem, jak można kurwa pomylić ciebie z jakimś kurwa nobem, który ma 30 level i ma jeszcze jakiś epic Ej. Po prostu do mnie to nie jest logiczne, nie? Ja widzę... Ale słuchaj mnie, ja widzę dużo ludzi na czacie, nie? Ale idź. Którzy mają do ciebie podobny nick, nie? Tak. I kurwa, ja tego nie mogę wytrzymać ze śmiechu, nie? Bo jak widzę taki 30 level, on pisze o jakimś kurwa konkursie, czy coś, nie? To po prostu leje z tego, nie? No leje, kurwa, leje. No jak można, kurwa, nie odróżniać levela 120 plus od kurwa 30? No po prostu nie wierzę w to. Co kurwa słyszę, widzę kurwa na tym czacie jebanym. Dziękuję, dobranoc. Xanders pokazał swoje stanowcze stanowisko i teraz już koniec, wszystko rozjebane, ja nic nie muszę mówić. Znaczy ogólnie polega to na tym, iż gdyż ponieważ... wczoraj sprawdzałem, jakie niki są już zajęte. Typu właśnie Galaius i tak dalej. I okazało się, że
Galajusy są zajęte. Tak samo jak Epic Drut przez Oskreską, jeśli dobrze pamiętam. Epic Drut, wszystko jest pozajmowane. A tak naprawdę jest tylko Epic Drut. Tak jak po prostu gram swoim druidem, jest Galajus, mój barbarzyńca nubski, który po prostu zajmuje ten nick, żeby po prostu nikt nie miał Galajusa jako prawdziwego Galajusa, więc naprawdę nie dajcie się ruchać na takich głupotach, bo to jest bez sensu, no do cholery, jak można się dać w ten sposób poszukać, bo to jest głupie. Nawet jeśli ktoś prosi was o hajs, jesteście bardzo fajnymi ludźmi, tak sobie mili, taki wow, uczynni. To jest znak troszeczkę krytycznego podejścia do takiej osoby jednak się należy, dlatego że jeśli się podszywa, no to tym bardziej nie powinna dostać żadnego grosza, a tym bardziej ja was nigdy nie proszę o żadne pieniądze w grze, ewentualnie właśnie na live'ach możecie wysłać mi jakąś donajcika, ale wszystko opiera się na tym, że ja jak zawsze przyjmuję pieniądze, to mówię... Ale zajebał. No panie, 7 koła, posprzątano. Zawsze na live'ach mówię, jeśli chcecie mi dać pieniądze, a tak naprawdę nie łączycie końca z końcem, że zbieracie na eku czy coś, to nie dawajcie mi tych pieniędzy, bo po prostu to się nie opłaca. Ja sobie dam radę, ja jestem dość wysokim poziomem, skądś te pieniądze wynajdę, nawet nie wiem, jakieś farmie nieboska czy coś, ja będę miał ten hajs, więc dla mnie to nie jest duży problem, a dla was nawet te 100k może być naprawdę majątkiem, więc naprawdę dla mnie to jest prawie nic z tego względu, że ja jestem w stanie po prostu wydaję na utrzymanie swojej postaci dziennie może z 1 000 000 złota. A tak naprawdę zarabiam może, jak mi się chce zrobić zlecko, czyli Degru Questa na łzy harpi, to mam 500k, plus jakieś farmienie bosków, to mam jakieś 200-300k, więc tak naprawdę jestem troszkę na minus, ale czasami te koszta obniżam, poza tym jeszcze ładowanie sprzętu i tak dalej. No i co tak wygląda, jak wygląda, dlatego naprawdę, jeśli dla was 100k to jest dużo, to nie dawajcie mi ani grosza, bo dla mnie nie są jakieś tam pieniądze ważne. Ja i tak gram dla rozgrywki, tak jak prawdopodobnie większość, chociaż są osoby, które troszkę inaczej funkcjonują w TR-nie. Ło, oski! Myślałem, że już krzaki polecą. Więc naprawdę darujcie sobie w ogóle takie kombinowanie, bo Boksandruś będzie się śmiał tak bardzo. I tyle. Boże, zły człowieku. Czekaj, właśnie. Batman Tyrant zrobił funny moment. Sandruś, widziałeś to, nawet się pośmiałeś. Widziałem to, nawet nabył komentarz. Tak, chyba nawet masz za niego 3 lajki. Szaleństwo. I powiem wam, że po prostu siadłem i płakałem ze śmiechu. Jak nie widzieliście, tak płakałem ze śmiechu. Chyba z 5 razy to obejrzałem. I najbardziej co mnie rozjebało, właśnie sam mój początek. Wagon, który napierdala łapami. To też było dobre. To było mistrzostwo świata. Oraz co mnie jeszcze rozwaliło? Kurczę. Jeszcze jedno. Ja jeszcze drakę rozjebał. A, i że nauczyliście mnie grać w grę, czy coś takiego. To jest pojebane. Boże, ja nie wiem skąd on to wziął. On tak się zestresował, biedaczek, ale spoko. 10 na 10. I też intro było dobre, bo się wkurwiłem i nie ma intro. Więc naprawdę, zajebisty funny moment. Batmanowi wysłałem kolejne te, jak to się nazywa, rzeczy. Tym razem Sandruś będzie tam z tobą. Będzie drugi odcinek z serii z Duneba, 16:30. Jeśli Batman znajdzie, to jeszcze kabanosy u wagona na pierwszym jego live'ie ze mną. Co za zło. Kabanosy, lol. Jak to się znajdzie, to naprawdę. Pomogłem troszeczkę Batmanowi i w sumie... To będzie mój kurwa dziwny śmiech pewnie. Nie, twój dziwny śmiech stwierdziłem, że nie będę cię tak bardzo krzywdził, ale będzie śmiesznie. Dlaczego ja poszedłem w ogóle w górę znowu jak drugi? Jestem nobem, powiedzcie. Jesteś głupi. Jestem nobem, daj mi arłę. Nie, jeden ci arłę. Poszyty. Jak zobaczę jeszcze jeden konkurs, gdzie trzeba dać suba i lajka za nagrodę w TRN, to banuję. Co? Dobra, sobie na globala. Ja wam tutaj też pokażę. O, takie coś. Poszyty. Co za mistrzostwo, nie? Epic. Boże, nareszcie. To nie ja, jestem grzeczny. Dostałem trutę, jest źle. Finance do mnie pisze. Nagrywasz odcinek? Tak, nagrywam odcinek. 10 na 10. Ktoś mi filmy komentuje. Fajnie, cieszę się z tego. A ja muszę gryźć, bo mi zaraz, już kondy nie mam. Bieda. Pogryzę sobie fioka, chyba że dostanie ochro. To? Czekaj, bo tu jakaś rozruba się robi na tym globalu. Nie ma tego w regulaminie? Możecie powiedzieć, ziomeczko. Owszem, jest w regulaminie, no bo to jest nadmierny spam. Gościu po prostu pisze. Pomarańczowy to może kozać.
No panie, co tu się robi? Patrzcie na to. Tutaj będę tak na środku to trzymał. Niestety nie nagrywam teraz normalnie czatu, więc wybaczcie. Ale po prostu kisnę ze śmiechu, coś co się wyprawię. Naprawdę magia. O, kanclerz, konkursik. Co za skurwysy. Chyba bardzo chcę tego bana. O, jeszcze się grupa znowu ożywiła. Raki na Facebooku. W ogóle na Facebooku jakaś dziwna grupa powstała i mnie tam wrzucili. Znaczy konferencja, o, to się tak ładnie nazywa. I czasami tam kisnę. Ja wyszedłem ale... w chuj. Ja tam siedzę dlatego, że oni są dziwni i mogę się pośmiać. I dziwne rzeczy wysyłają, naprawdę. Patrz jak kryty sadzi. Skurczybyk. Dobra, nic, muszę fioka tylko dynie przywalić. Jeśli w ogóle mi na to kąt wystarczy. Rogaty, krwaw dziadu, krwaw. Zjedzony. Z czego się śmiejecie? Papa kanclerz. Oni są nienormalni, no patrz na to. Epic dojeb teraz, kurwa, konkurs na 100 tysięcy chuj. No właśnie chcę taki konkurs zrobić, ale gościu, który mi zaoferował właśnie tyle pieniądzów na ten konkurs, na razie nie odpowiada, nie wiem czy nie loguje, czy coś. No ale jeden na razie to poszedł. Wygląda. Ty stary, ja zapomniałem, że Terf ma dźwięki włączone. Dupa. Czekaj, zobacz jak to... Dobra, będą dźwięki z gry. Przez część. Kurde. Co za idiota. Jest, wyciszyłem, trafiłem. Zapomniałem o tym, bo ja muszę tutaj na karcie wyciszać, bo Terfowi nie chcę tam ustawień zmieniać, ale dobra. Możemy lecieć dalej, nie ma co. Chyba, że chcesz motylka. Tak, żeby kurwa poleciał w rundę. Ty patrz, patrz! Poszyty, jeden poszedł, dawać next. Normalnie aż mnie kusi, ale nie przesadzajmy. Zapłaczą się za mną. Ban na 30 dni. Na ile ten banik się zapytam? Kisnę, po prostu kisnę. O Boże, co za zło. XBBBB. Ja nie wierzę, co tu się wyprawia. Masakra. No, no zrobili mi odcinek dzisiaj. No, załatwili sprawę, nie? Piękne, to jest piękne, mi się to podoba. Co byś chciał? Nie, nagrywam sobie odcinek normalnie, czopi. Jeszcze przez 5 minut, tak. No to daj mi 5 minut i będziesz mógł sobie resetować. Bardzo głośnym westchnieniem wyszedł z pokoju. Gwiazdę na chatę robię. No, Helland jak zwykle na internet narzeka, ja w zasadzie nic nie robię oprócz tego, że nagrywam i gram w Taerna, bo nic więcej nie mam włączonego. Więc to nie ja, to nie ja! No jeszcze mam tego, TSA, ale to tam, ciul. Boże, Boże, nie zdjąłem defa, ciul mnie zagadał i koniec. Dobra, ale teraz w sumie fajnie idzie. Dam jakąś tam dynię prawilną, żeby rozbić skurczybyka z bloku. Co to dla mnie, co to dla Terfa, oż, tak. Jest okryty! O, właśnie. Dobra, to jak kamieniuję skurczybyka, nie będę się bawił. Sandruś, powiedz mi, będzie drop? Musi. Musi? Co do bugów w Taernie. Tobie zegarkiem się bawiłem. Tobie się. Raz, dwa, jest kryt, zmarł na kryta, będzie epic. Chuja. Sander, mogę ci wpierdolić za karę? Okej, chodź. Proszę bardzo. Co za zło, dobra. Chcesz szybko czy powoli? Dobra, chcesz powoli. Będzie śmieszne, czekaj, zobaczymy jak to pójdzie. Nie chcesz wiedzieć, jaką ja taktykę przybrałem. Dał okrzyk, co za skurczywyk. Dwa okrzyki dał. 53%. Chyba papak Sandruś. No patrz, obronił się, skurczy. Dlaczego mi to robisz? Taktyczna solówka. Sandruś, i co teraz? Co teraz powiesz na to, kurwo dziwko, pizdasz ma to. 3 defa, dobra, chyba po tobie. No, po tobie. Taki chuj. Zniszczyłeś moje marzenia. Teraz ci się kondo zgęczy. Przecież ty już nie żyjesz, czopie. Kurwa. Kurwa. Dobra, moi przyjaciele, taki mały rewanżyk. Zarypałem ci stalowe rękawice wzmocnienia i smoka. Dostałem 400 expa, paka złota. Co, ej? Co? Kurwa. Co? Daj mi te wyniszczenia. Wyniszczenia?
Dobra, dogadamy się, ale to już poza odcinkiem, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Troszkę dzisiaj pojebani jesteśmy, ale mi się podobało. Więc co, widzimy się kiedyś tam, a tak naprawdę w piątek na live'ie. Przynajmniej taki jest plan. A w czwartek albo w piątek zobaczymy, co się pojawi jeszcze. Więc co, dziękuję wam za oglądanie. Nie, trzymajcie czekaj, się. Ej. Co? Że mi proponowali, żebym live'a robił. Aha, no czemu nie? Może być. Nie będę robił. To będziesz robił live ze mną, może być. No ta, no TS-a mam jeszcze zajstałem, będziemy kurwa pierdolić 4 godziny o niczym i kurwa nie mam czasu na takie rzeczy, człowieku. Zawsze możesz wejść na pół godziny i zrobić rekord świata w oglądalności na moim kanale. 369 widzów? Co to dla ciebie, Sandrus? Co to dla ciebie? 400 musi być. 400 będzie i to tak z niczego, więc dobra, Sandrus, możesz się żegnać, ja się pożegnam na sam koniec. Elo, epikutas, elo. Tak, strzelcie lajka, strzelcie subka, jeśli się pośmialiście z naszej głupoty. Strzelcie gola epikowi. Kurczę, niszczysz moje marzenia. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia!